Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Te 2 miesiące to był czas dla PJDO, dla naszych struktur, dla naszych liderów regionalnych, jak i również dla zarządu. Czas takiego przygotowania, przezbrojenia się do dalszego takiego mocnego działania, mocnego uderzenia, abyśmy poszli dalej, jako Polska jest jedna z tą prawdą, z tymi naszymi wszystkimi projektami i działaniami. Ale również dzisiaj, moi drodzy, mamy nowy rząd. Jako że Polska jest jedna, za punkt honoru wzięła sobie polską energetykę, polski przemysł, polskie złoża naturalne, szczególnie węgiel. Będziemy zadawać, moi drodzy, trudne pytania też do poszczególnych resortów. Ja jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdzie rząd, jeżeli chodzi o naszą energetykę, o węgiel. Przecież wiemy, że cały świat idzie w tym kierunku. Oczywiście na bieżąco będziemy Was o tym wszystkich informować. Ale dzisiaj chciałbym też złożyć taką propozycję. Jutro takie pismo trafi do marszałka Sejmu, do pana Hołowni, aby oddelegować kilka osób, żeby delegacja ze strony Prezydium Sejmu, a może rządu, udała się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia do Knesetu, do Parlamentu Izraelskiego, właśnie z przekazaniem tam i rozstawieniem szopki bożonarodzeniowej, stajenki bożonarodzeniowej i wieńca adwentowego. Chciałbym, aby tam właśnie odpalono te świece adwentowe, przynajmniej trzy, a może już i czwartą. Ale jeżeli by się to nie udało i zostaliby ci delegaci wyrzuceni bądź wyproszeni, że sobie nie życzą parlamentarzyści izraelscy takiego działania, to ja chciałbym zaznaczyć, że my również sobie nie życzymy, aby w przyszłości odbywały się takie rytuały właśnie w polskim Sejmie. Ja zachęcam Państwa, aby sprawdzić, czym jest organizacja Chabad Lubawicz, żeby sprawdzić, jakie są korzenie, o co w tym wszystkim chodzi. Ja myślę, że teraz to jest właśnie taki dobry moment, aby to wszystko sobie zweryfikować. To zdjęcie, które Państwo teraz widzicie, ono pokazuje nam, to jest 2006-2007 rok, przełom roku. To właśnie w tym czasie zostało to zapoczątkowane w naszym polskim Pałacu Prezydenckim i Sejmie. Więc tym bardziej, moi drodzy, zachęcam, przeanalizujmy dokładnie, czym jest ta organizacja i dlaczego w tak ważnym miejscu jak polski parlament dzieją się tak dziwne rzeczy. Oczywiście o wielu rzeczach będziemy też Was na bieżąco informować, będziemy też na bieżąco komentować te wszystkie najważniejsze rzeczy, które się dzieją w naszym kraju i nie tylko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.